Cześć. Z tej strony Krzysiek Świaniewicz. Dziś spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie. Czy Putin pompuje rynek nieruchomości w Polsce? Oczywiście nie dosłownie. Czwartego lutego 2022 roku wydarzyło się coś, co wielu z nas zapamięta na długo. Właśnie wtedy rozpoczęła się rosyjska agresja na Ukrainę. Jak wiecie, Putin wówczas rozpoczął pełnowymiarową inwazję jako tak zwaną wojskową operację specjalną. Jakie efekty przyniósł pomysł włączenia Ukrainy do tego słynnego ruskiego miru? Efekty odczuliśmy niemal wszyscy. Kolejki na stacjach benzynowych na skutek rosyjskich fake newsów. Jeszcze szybszy wzrost inflacji. Obawy o brak węgla, osłabienie się złotówki, spadki na polskich giełdach. Czy w końcu wydatki na zbrojenia i energetykę, które nawiasem mówiąc były bardzo potrzebne, ale wcześniej i po lepszych cenach. W naszej pamięci chyba już na zawsze pozostaną obrazy uchodźców w kolejkach do przejść granicznych z Polską. Jak podaje ONZ, Ukrainę od 24 lutego opuściło już ponad 13 milionów osób. W Europie przybywa obecnie ponad 7 milionów uchodźców z Ukrainy, a szacuje się, że ponad 1 300 000 z nich znajduje się obecnie w Polsce. Aż 93% z nich to kobiety i dzieci. Kobiety i dzieci, które starają się normalnie żyć i pracować w naszym kraju. Cały świat obiegły informacje o niezwykłej gościnności Polaków, którzy przyjmowali uchodźców i często bezinteresownie oferowali im pomoc. Wielu uchodźców z Ukrainy postanowiło budować swoje życie w Polsce na nowo. A to wymaga własnych czterech kątów. Wróćmy jednak na chwilę do rynku obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, który jest ściśle powiązany z rynkiem najmu. Wbrew pozorom, wysoka inflacja i rosnące stopy procentowe to nie do końca zasługa inwazji. Putin już wcześniej rozpoczął wojnę hybrydową, ograniczał dostawy węglowodorów, przez co ceny surowców energetycznych naprawdę mocno wzrosły. Oczywiście swoje za uszami ma również polityka naszego rządu, NBP i Rady Polityki Pieniężnej z panem Glapińskim na czele. Wystarczy spojrzeć, że w naszym kraju pierwsze podwyżki stóp procentowych w obecnym cyklu zaczęły się już w październiku 2021 roku, a inflacja wyprzedziła je długo przed tym wydarzeniem. Kolejny raz mogę to samo powiedzieć, co już kiedyś powiedziałem. Stoję przed państwem jako jastrząb, jak to w waszej frazeologii się nazywa, nazewnictwie. Stoję jako jastrząb na czele jastrzębi, które tworzą w tej chwili Radę Polityki. Wyniki osiągnięte od początku stycznia do końca marca przez spółki deweloperskie notowane na giełdzie papierów wartościowych mogą nie napawać optymizmem. Deweloperzy sprzedali o 23% mniej mieszkań niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Tak więc symptomy problemów pojawiły się jeszcze długo przed operacją specjalną Putina i jego generałów. Czarny łabędź, którym bez wątpienia była rosyjska inwazja i towarzyszące jej ekscesy, sprawiły, że dla wielu z nas chwilowo nie w głowie było myślenie o inwestowaniu w nieruchomości. Na przełomie lutego i marca martwiliśmy się raczej możliwością wybuchu wojny atomowej czy rozlania się konfliktu na kraje sąsiednie, w tym nasz. Pliwoj stolp podniemający się z ziemi bystro uwielicił się w objemie. Ukraina na chwilę obecną jednak dzielnie się broni, a my powoli przyzwyczajamy się do obecnej sytuacji geopolitycznej. Pamiętajmy też, że rynek nieruchomości różni się od np. rynku surowców energetycznych tym, że reaguje na zmiany z dużym opóźnieniem. Rynek musiał zmierzyć się z licznymi problemami. Pierwszy z nich to brak siły roboczej, gdyż wielu pracowników z Ukrainy wróciło bronić swoich domów i rodzin. Drugim problemem był zaburzony łańcuch dostaw na skutek sankcji. Wygląda na to, że spadki cen się pogłębią. Choć osobiście nie spodziewałbym się 40% spadków, dodatkowo nieruchomości się dewaluują przez wysoką inflację. Za chwilę może okazać się, że szczególnie w mniejszych miejscowościach deweloperom nie opłaca się budować. Co przyniesie przyszłość, możemy się tylko domyślać. Ewentualnie powróżyć ze szklanej kuli. Przyjrzyjmy się jednak faktom. Dane pokazują, że ceny już zaczęły spadać. Rynek warszawski, który w tych danych wypada całkiem nieźle, zdaje się to potwierdzać. Empirycznie widzimy już te przeceny, na dodatek jest dużo mniejszy wolumen sprzedaży. Pamiętajmy poza tym, że nie wszystko jest takie czarno-białe. Nie widać tego, ale spadki są delikatnie większe niż pokazują dane. Ale dlaczego, zapytacie? Na rozgrzanym rynku sprzedają się w zasadzie wszystkie nieruchomości. Lepsze, gorsze, z wadami czy bez. Podczas gorszej koniunktury nieruchomości z wadami potrafią stać miesiącami, a nawet latami niesprzedane. Takich nieruchomości nie widać w transakcjach, bo przecież nie ma tych transakcji.
Chociaż gwałtownie spadła ilość udzielanych kredytów, to deweloperzy starają się utrzymać dotychczasowy poziom cen, a przynajmniej chcą, żebyśmy my w to wierzyli. Zdarza się, że za symboliczną złotówkę można nabyć komórkę lokatorską albo miejsce garażowe, a czasem nawet oba. Niektórzy bez ogródek schodzą już z cen. Na rynku wtórnym wiele osób nie chce korygować cen, bo przecież rok temu sąsiad za tyle sprzedał. Ale niestety w końcu i oni zapewne będą musieli zejść z cen. Rynek najmu przeszedł jednak rewolucję. W ciągu kilku miesięcy ceny za wynajem mieszkań wzrosły od kilku do kilkudziesięciu procent. Przykład? W Warszawie lokatorzy muszą zapłacić za najem ponad 30% więcej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. Musimy jednak odpowiedzieć sobie na pytanie z tytułu. Czy oby na pewno rynek pompuje nam Putin? Po pierwsze, pamiętajmy, że w czasie pandemii rynek nieruchomości na wynajem przeżywał kryzys. Studenci i pracownicy tymczasowi wracali w rodzinne strony, aby uczyć się i pracować zdalnie. Koniec pandemii i obostrzeń zbiegł się z początkiem wojny. Trzeba sobie zadać pytanie, czy zatem wzrost zainteresowania mieszkaniami na wynajem nie jest również efektem końca pandemii? Ciężko uzyskać jednoznaczną odpowiedź, przynajmniej w tej kwestii. Kolejne dane są bardziej klarowne. W ujęciu rocznym mamy do czynienia ze spadkiem akcji kredytowej o ponad 70%. To historyczny dołek, wróciliśmy do poziomów sprzed kilkunastu lat, ale czy to oznacza, że Polacy chcą mieszkać z rodzicami? Być może w marginalnych przypadkach takie sytuacje się zdarzają. Jednak nie miejmy złudzeń. Wiele rodzin, nie mogąc kredytować własnego M, wybrało wariant najmu mieszkania. W końcu prywatność i spokój ducha są bezcenne. Spodziewajmy się zatem odroczonego popytu na nieruchomości, jak tylko sytuacja się ustabilizuje. Po 24 lutego oferta mieszkań na wynajem skurczyła się w niespotykanym tempie. Niektóre źródła podają, że nawet o 70%. Co ciekawe, trend ten dotyczy nie tylko dużych aglomeracji, chociaż może w szczególności, ale też mniejszych miast. Być może część lokatorów to ci, którzy zakończyli pracę zdalną lub wrócili na studia. Nie miejmy złudzeń. Wydarzenia z lutego na Ukrainie na zawsze odmieniły świat i dotknęły różnych dziedzin gospodarki, w tym rynku najmu nieruchomości. Ogromna liczba uchodźców z Ukrainy zdecydowała się znaleźć własne lokum w Polsce. Jak wspomniałem, przyjechało do nas grubo ponad milion obywateli Ukrainy, którzy chcą w spokoju żyć i pracować. I to w dużym stopniu oni napędzają koniunkturę. A kto wie, czy w trakcie zimy nie dojadą kolejne setki tysięcy. Putin w ciągu kilku miesięcy zjednoczył Ukrainę i odwrócił od siebie wielu dotychczasowych sojuszników. Niestety, sprawił też, że wielu obywateli Ukrainy opuściło swoje domy i zdecydowało się zamieszkać w Polsce. Jego wpływu na inflację i podniesienie stóp procentowych bym nie przeceniał. Nie możemy jednak stwierdzić, że jego ruchy nie odbiły się na naszych portfelach czy cenach energii. A czy Putin dźwignął ceny najmu nad Wisłą? Chociaż nieświadomie, to dołożył do tego swoją cegiełkę. Cegiełka ta, razem ze spadkiem zdolności kredytowych, mniejszym zainteresowaniem zakupem nieruchomości czy zakończeniem pandemii, spowodowało, że w dużych miastach wynajem własnego mieszkania w dobrej lokalizacji powoli staje się luksusem. Mam nadzieję, że rynek najmu dalej będzie się rozwijał, jednak w sposób naturalny, bez ludzkich tragedii w tle i z zarobkami podążającymi za wzrostem cen. Dzięki za obejrzenie pierwszego odcinka. Bardzo się cieszę, że dotrwaliście do samego końca. Jeśli materiał Wam się podobał, zostawcie suba, kliknijcie dzwoneczek i zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, cześć!